Witam Was tutaj, cześć, cześć, Zorz. Zapraszam Was po krótkiej przerwie na kolejny odcinek z City Skylines z PlayStation 4 Park Life. Już teraz mam nadzieję, że odcinki będą się pojawiać normalnie, ale była majówka, ja trochę odpoczywałem i bardziej się zajmowałem polityką i niekoniecznie tym odcinkiem, co się pojawił wczoraj, przynajmniej dla mnie. Też przepraszam Was za godzinę, której się pojawi ten odcinek, ale to wiecie, to mniejsza z tym. Tylko nad kolejnym odcinkiem, w którym robimy test hulajnóg. I go też muszę szybko zmontować. No i tak, dziś się znamy trochę bardziej miastem niż tutaj tym parkiem. I tak, tutaj ten nasz park trochę się spalił, ale już go odbudowaliśmy w miarę. Postawiłem teraz przez chwilę tutaj wieżę, żeby... Wiecie, tutaj było widać od razu, czy coś się pali, helikoptery szybciej doletywały. Ale rzeczy ważne, najważniejsze. To się tutaj już całkiem dzieje, się dzieje i mamy 2 miliony pieniędzy. Mamy 2,5 miliona, to jest naprawdę kolosalna suma pieniędzy, jakby ktoś nie wiedział. Także no, dziś będziemy po prostu spożytkować tą forcę na jakieś różne monumenty, żeby trochę turystów więcej przyciągnąć do naszego miasta niż jest aktualnie. I tak, tutaj mieszkają też ludzie. Zajmijmy się może od podstawy, czyli od jak tam zdrowie w naszym mieście. Nie jest aż tak źle z tego co widzę. No no to skoro to nie jest źle, no to nie będziemy nic kręcić. Edukacja, no halo edukacja, no tutaj niestety będzie gorzej. I to akurat wiem. Mało się też ludzi chce budować, co jest trochę większym problemem, ale tam na razie sobie z tym poradzimy. Kolejna szkoła możemy sobie postawić na przykład tutaj może. Czy uniwersytet na przykład jeszcze nie mamy i dzisiaj nie będziemy go budować. Co do policji, z tego co widziałem, jest problem tu faktycznie, tu nic nie postawiłem. Więc jak postawimy sobie tutaj taką jedną, to spokojnie będzie obsłużyć tutaj cały nasz przemysł. Co do Fire Station z kolei, już nie jest tak różowo. Ponieważ musimy na pewno postawić z jedną tutaj. Tak, i oni już będą całkiem nieźle obsługiwać. To jest jedna duża w teorii, ale jakaś taka trochę dziwnie działająca. I tutaj od tych naszych bombajów gdzieś w środku też trzeba niestety jedną postawić, żeby to działało. No i tutaj no to wiemy jak to na razie działa. Teoretycznie jakoś tutaj to jest chronione. A, bo tu jest jakaś sam... Pojedyncze wieżyczki tutaj poustawiałem już gdzieś tam. Ale... Trzeba będzie oczywiście tutaj rozlokować na terenie całego parku. No, dobrze. No i tak, zacznijmy sobie od tego, że mamy dosyć duży popyt, że nam się cmentarz nasz zapełnił. Okej, czyli trzeba postawić nowy cmentarz. A, w sumie na cmentarz to ja nie patrzyłem, jak jest z cmentarzem. Mamy krematorium postawione jedno, ale mówmy się, jedno nie obsłuży całego miasta. Postawmy sobie tutaj jeszcze jedno krematorium. No. Tak, tak, bo krematorium niestety trzeba stawiać, to... Miarę nawet w różnych odstępach od siebie. Ale dobra, tak czy siak. Ale zacznijmy od prostej budowy tutaj tej części. A nie, bo jeszcze chciałem zrobić jedną rzecz. Helikoptery chciałem tutaj postawić. O, tak, dokładnie. Tak, przestawimy te helikoptery. Tu będzie taki trochę zespół właśnie ratowania i tak dalej. I tutaj będą drugie helikoptery. Może nawet w sumie możemy postawić helikoptery te policyjne, czy te inne, do patrolowania całego miasta. Bo one całkiem fajnie działają, faktem, że trochę kosztują. Tak samo te medyczne to są w ogóle, to są odjechane, bo one faktycznie tam ratują ludzi trochę bardziej. Dobra, czy to jest ten budynek? Dokąd się ciągnie ten budynek? Okej, widzę, że trochę się ciągnie. Dobra, poczekajcie. Postawmy to tutaj i się zajmijmy już resztą. Ale w dzisiejszym odcinku takimi rzeczami będziemy się tutaj kręcić, więc to też nie będę jakoś tutaj przeskakiwać strasznie. Dobra, to tak, czekaj. Tak, medyczny. Okej, dobra, medyczny tutaj... Nie no, trochę rzeczywiście przy mało miejsca tutaj dałem. Przy okazji możemy to postawić przystanek, jak już to postawimy. Bo tu zrobimy faktycznie przejście dla pieszych. Oczywiście trzeba tutaj im wytłumaczyć, że to nie będzie żadnych świateł. Ale jak to się zrobi, to już powinno być całkiem nieźle. Tak, mamy też do więzienia do postawienia. O, proszę bardzo, policyjne tutaj spokojnie weszły. Natomiast ratownicze tutaj wejdą. Dobra. No i ja sądzę, że to jest naprawdę całkiem dobry już sprzęt. Widzimy helikoptery policyjne i ratownicze, jak się włączą, bo na razie nie ma podświetlenia. O, 4 są ratownicze. Są 3 tego i 3 tego. Policyjne i ratownicze non-stop latają. To ja wiem. Bo po prostu one podlatują do tych, na przykład jak macie szpital. Czekajcie, bo postawiliśmy gdzieś szpital. Tak, ostatnio. Pamiętam, że gdzieś był szpital. Tylko gdzie my go postawiliśmy? To jest lepsze pytanie. Tu jest szpital, proszę bardzo. Jak mamy szpital, to na przykład tutaj na dachu ląduje szpitala i dowozi pacjentów. Czy jak mamy na przykład tutaj
to podlatuje pod wejściem i też zostawia. Więc helikoptery te medyczne to jest jedna z najlepszych rzeczy. No chyba, że są ludzie zdrowi, to wtedy faktycznie się nie pojawiają. Ale widzimy pierwszy helikopter już gdzieś leci. Rezydencja, nie wiem gdzie on poleci. Czekajcie, zobaczmy sobie, aż gdzie on poleci. Okej, dobra, nie zobaczę. No trudno. Mamy statki, o, to tym się zajmiemy. Dzisiaj statki sobie montujemy i ekologiczne ścieki widzę, że mamy. A nie, widzicie, wszystkie startują, wszystkie trzy już były są. Tutaj jeszcze nas startują, o, i się pojawił czwarty. Dobra, to tak, zacznijmy sobie, tak jak mówiłem, odbiór. I przejdziemy sobie po kolei dalej. Prawdopodobnie dzisiejszy odcinek też będę nagrywać na dwa etapy, no bo jednak obiad muszę też zjeść. I by się przydało, bo trochę głodny jestem po szkole. I dzisiaj w metrze jeszcze trochę siedziałem, więc... Ja jak zawsze się kręcę po różnych miejscach cały czas. Nie mogę wytrzymać miejscu. Dobra, to tak, tutaj to sobie zrobimy. Czy tutaj jest to nasza dzielnica? Nasza dzielnica się tutaj ciągnie spokojnie, więc z tym nie ma problemu. To proszę bardzo, chcę, żebyście tutaj się mogli już budować. Ciach. Dobra. A, i widzę, że tu możemy w sumie zrobić jeszcze ten jeden występek tutaj. Czekaj, o, tak. I tak, tutaj to dojeżdża. I tutaj też się możecie budować, bo akurat co jak co, ale wy to się bardzo szybko budujecie. I to dobrze, to jest dobrze. No, drugą rzecz, jaką tutaj trzeba zrobić, to zapomniałem tutaj dociągnąć tej drogi. Tą bambajową w sumie mam drogę. Przy okazji bambaje tutaj puścimy pewnie za chwilę. I to im tutaj też może trochę pomóc właśnie z tą częścią. Dobra, no i tak, za chwilę wszyscy nie będą mieli prądu, no bo to jest jednocześnie nasz jedyny drut, który łączy to wszystko. To trochę mniej dobrze, ale tutaj mamy wszystkie pogodowe problemy wyłączone, więc z tym nie powinno być problemów. Dobra, no i handel tutaj na tej po tej stronie właśnie się miał budować i tutaj też wy. Domki. Dobra, czekaj, domki. Mówię domki, to domki. No i stąd będzie, tak, widzę, że tutaj była ścieżka zawodową, puściłem normalnie wcześniej. A tutaj ona już się dalej nie przyciągnęła, ponieważ zapomniałem o niej trochę. A, macie tutaj, bo ścieżki zawodowe rozbudowują trochę ruch na chodnikach i ogólnie. To może być w sumie dobry pomysł. No to tak, stąd proszę bardzo pierwsza droga. Tutaj. A, no i tutaj trochę nieparzyście to wyszło, dobra, to poczekaj. To wywal. I tutaj stąd. Żeby było ładnie symetrycznie. Bo tak, jak tak to będzie, to mi się nie spodoba. Dobra. I tutaj to. A, i handel w sumie możemy też przerzucić na drugą stronę. To przy okazji ten drut tutaj się już podłączy i będzie związany z tutaj. Nie wiem. Dobra. Światła wyłącz. Bo tutaj to na pewno światło ma nie być. To jestem tego 100% przekonany. O, tutaj nie ma żadnych kolejnych, więc jest też dobrze. No dobra, to tak, to tutaj jest zebena. Tu się będziecie powoli budować, miejmy nadzieję. Tak, świetnie. Dobra, to jest zrobione. Edukacja tutaj po tej części strony możemy w sumie postawić jakąś podstawówkę nawet. Czy średnią szkołę? Nie, bo tu macie... Tu ogólnie tych wszystkich budynków jest bardzo dużo, no, ale oni potrzebują jeszcze więcej. Tu jest tego dużo, ale oni potrzebują więcej. Dobra, no i tak, tu jest problem jakiś z prądem. Normalnie ten prąd powinien tędy spokojnie zaraz ci przejść, to nie? Ale tu jest jakiś problem. I nie mam tego wytłumaczenia, o co tu chodzi. Może to jest za cienki. Tu chyba trzeba postawić jakiś namiot po prostu. Tak, tu pewnie o to mu chodzi. Stawimy namiot, mam nadzieję, już będzie prąd z głowy. Czy nawet, proszę bardzo, mogę postawić wam tutaj takie ognisko. No już, no to już bez przesady. Pokaż. Prąd chcę zobaczyć. No. No teraz macie tutaj spokojnie, to się łączy. Halo? Tu jest piękne dojście. O, jest, dobra, doszło. Doszło, świetnie. Dobra, no nie, bo to czasami ma tutaj takie jakieś mindfucki, lagi w ogóle. I niefajne rzeczy się dzieją, ale jak już mu się powie, że ma działać, to zazwyczaj działa na szczęście. No, tutaj to sobie puścimy i tutaj kolejną część. Słuchaj, no, dobijemy do 150 subskrypcji, całkiem nieźle. Całkiem nieźle, jestem naprawdę bardzo z tego zadowolony. No i tak, bambaje. Ostatnio był odcinek o bambajach. Ja też tego jeszcze nie wiem, to był ostatni odcinek o bambajach. No i tak. Pytanie do 100 punktów.
skąd ten Bamba i co tu będzie jechać, tutaj się pojawi. Bo ja naprawdę się zacząłem teraz zastanawiać, skąd tego właściwie puszczę. No bo mamy tam linię, co jedzie środkiem. I teoretycznie to mogła być właśnie ta linia, co tutaj będzie jechała. No, może coś w tym jest, ale przyciągnąć tylko, bo... O, ludzie się zaczęli chcieli budować, to też będzie lepiej. Prościej. Żeby to właśnie w ten sposób rozwiązać. Czyli... aby zbudować tutaj ciąg dalszy i tam ta linia, co jedzie do handlu, do biur w sensie, to była osobna linia. To jest nawet całkiem niezły pomysł. Dobra, to tak, tutaj będzie sobie ta z bombajami, o dokładnie. Natomiast tutaj... to już tutaj tego nie łączmy, bo jak to tak się już łączy, to już tego... to tego tutaj nie popełniajmy błędu. Tak. I tu tak. A, i swoją drogą, na pewno się ten odcinek pojawi przed tym dniem, więc mogę wam spokojnie powiedzieć. Jeżeli macie wolny czas i mieszkacie w Warszawie, bo jak spoda Warszawy to nie polecam, to w najbliższą sobotę, ja będę oczywiście tam, będzie dzień otwarty w metrze warszawskim na stacji Młynów. Od 10 do 15 możecie przyjść i sobie pozwiedzać. Więc ja serdecznie zapraszam. Chcecie pójść? Będą jakieś tam wycieczki dokładnie, gdzie będziecie mogli pójść pozwiedzać tą stację, bo to jest ta jeszcze w budowie, co nie? Tam weekend. Na Woli. Jakby ktoś nie wiedział. No, ale ja sądzę, że powinno was to zainteresować. Jakby coś. Więc jakby coś mówię, stacja Młynów 10-15 w najbliższą sobotę, nie pamiętam tyle to jest sobota, jaki ona ma stworek, bo nie pamiętam tego. Od tego wam powiem, że jeszcze naprawdę nie pamiętam. No a tak, tutaj będzie jeździć inna linia bambajowa, więc na razie są wszystkie przystanki. I ta linia tutaj jeździła teraz, będzie tutaj zadawać. O, dokładnie, już się przerzuciła, więc bardzo dobrze. Będziesz mieć tutaj po prostu przystanki. No. Natomiast ta linia, co tutaj była, faktycznie tu będzie jechać. I pytanie jest do punktów, gdzie ona będzie zawracać. Bo możemy teoretycznie ją pocisnąć, żeby tutaj chyba dalej prosto nawet. No, to też nie taki zły pomysł. Albo póki co damy tutaj, żeby zawracała w tym miejscu. To też nie jest taki zły pomysł. No, to na razie damy, żeby tutaj zawracała. No, a później to wiemy wszyscy, jak to będzie tak. Będzie inaczej. No, ale nie. To mi się nie podoba. Takie podejście do sprawy mi się nie podoba. Zróbmy taki spokojny tutaj zakręcik. Stąd będziesz sobie zawracać. Cyk. Cyk. I tutaj widzisz to. Dobra, i to sobie zupdate'ujemy. Proszę bardzo. Tak się robi piękne pętelki. No, czy taka piękna, to też nie powiedziałbym, ale całkiem ładnie. Dobra, no i tak. Tu będziesz mieć przystanek. No i przed przejściami, ale też nieco każdymi, bo to byłoby trochę zbyt często, by się zatrzymywało czasami. Tu będzie po prostu po środku jeden. Tutaj tam wam sobie zainstalujemy. Tu będziecie się przesiadać, więc na pewno by wam się po prostu przydało. Tu tak samo będą się pewnie... no wszędzie będą się tutaj przesiadać, tak? Tu dojedziesz, tu będziesz mieć kolejny przystanek. O, tutaj już widzimy, że się te bambaje teraz będą bezdomne tak właściwie, nie będą miały linii dokładnie. Tutaj, no i tutaj, bo tu jest czeka na przedłużenie tej dzielnicy, więc wtedy będzie trochę to lepiej działać. No a ty będziesz mieć tu przystanek z kolei. Wyda się cieszę, wyda się cieszę. Później tutaj. Tutaj. Tutaj przed miało być. Tu tak samo będzie do przed. Tutaj nie są do blisko, nie są do blisko. Tu miało być po środku. I tutaj przed. I tutaj zawracasz. No na razie taka pseudo linia bambajowa, ale żeby była. Ale żeby coś było. Dobra, no i dookoła tych tutaj będą biura z kolei. Tak, bo no normalnie dajemy handel dookoła, ale tu akurat zainstalujemy biura. Ewentualnie po tej stronie faktycznie może być jakiś handel mały. No ale to tylko po tej stronie, tak? No i tutaj spokojnie będą ludzie sobie mieszkać. I mam nadzieję, że spokojnie. Zresztą to bardziej w ten sposób trzeba by powiedzieć. No. No to się buduje, tutaj się cieszymy. Dalej. Jakieś monumenty można byłoby zacząć w sumie stawiać, bo póki co monumentów jest tak dużo, że aż ich nie zauważyłem jeszcze. Więc może jakieś w sumie galerię handlową moglibyśmy tutaj nawet w tym rejonie postawić, bo to nie jest takie złe, bo to są galerie, tak? Jak ktoś nie, a my jeszcze biuro rządowe, to nie.
Te sklepy branżowe, tak. To nie. Kino, o, kino. Nie, chociaż kino to mamy lepsze miejsce. Katedra, no to dodam to nie, nie w takim miejscu. Grand Central. Czekaj. Może coś innego. O, to wejdzie tutaj idealnie. Pole golfowe za 75 tysięcy. Proszę bardzo. Tylko trzeba przestawić podstawówkę. No, 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 przecież wiadomo. City Skylines jest realistyczną grą, nie to co jest SimCity. Można przestawiać budynki, przenosi budynki. I macie pole golfowe. No to wam powinno się spodobać. No, proszę bardzo. Macie pole golfowe. Dalej, czy mamy kasyno? Tak. Stadion na pewno trzeba będzie gdzieś postawić, ale to bardziej bliżej wiadomo czego. Dalej, bardzo lubię ten pomnik katastrof. Tylko ja się zastanawiam, czy taki pomnik katastrof to nie byłby dobry gdzieś na jakiejś tej górce. O, tu byłby dobry. Tylko tu jest trochę zbyt stylne zbocze, ale jakbyśmy znaleźli takie miejsce, gdzie faktycznie by można było go postawić i znalazłem nawet takie miejsce, no to to będzie idealne miejsce, bo tutaj są flagi różnych państw. Co prawda nie ma polskiej flagi, więc to właśnie nie wiem czemu. Nie wiem jak mogę to przeżyć, ale dobra. Więc... Dobra, dalej, mamy coś takiego jak płuca miasta, 56 tysięcy, dobra. Mamy Forza na razie, więc nie jest to tak źle. W sumie to by tutaj całkiem ładnie wyszło, ale nie, 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 nie. O, biura. Biura Colossal Order do biur wejdą idealnie. Tylko gdzieś się wciśnijmy do środka. W sumie obok tej trasy bambajowej, jakbyśmy ją przebudowali trochę, to by idealnie tutaj to wyszły biura. No, tutaj to wywaliliśmy. Wiem, zaraz zajmiemy się w ogóle tymi statkami, bo tak pamiętam, że mamy teraz możliwość budowy statków. Dzięki czemu dostaliśmy kolejne force, ale umówmy się już, to miasto jest obławione, jeżeli chodzi o tą... o force. Już dawno nie miałem takiego małego miasta z tak wielką ilością force. Po prostu ten live'ik czyli prawie 5-godzinny, po prostu trochę dał force. Jakby dużo nie powiedzieć. Co by to dużo nie powiedzieć, to on tutaj zadziałał, tak. No ma, na razie sobie damy tutaj jeden przystanek. Ale ten przystanek będzie gdzieś tutaj. No ma, no ale no. Na razie, dobra. To tak, to jest całkiem nieźle. I damy już tutaj czas odcinka. Okej, nie, nie tak źle, 17 minut. 17 minut. I tu jest źle, bo tu musimy to wyburzyć. I powiedziałem jedno słowo i mi się całe nie spodobało. Czyli wyburzyć. No ale nie ma innego bata, trzeba to wyburzyć. I trzeba to postawić. Trzeba to postawić, bo to tutaj tak czeka już. I to czeka odkąd tutaj to postawiliśmy, to taki jest właśnie cel, żeby to postawić. Więc nie powinniśmy mieć teraz zbędnych skrupułów i to tutaj stawić. Okej? Okay. Proszę bardzo. Mamy postawione. Ja wam mówię z góry, że tutaj będą tłumy. Bo to jest idealne miejsce na takie coś. Tylko tak, musimy podciągnąć, poczekaj. I musimy pociągnąć to do wejść, rzecz jasna, bo wejścia muszą być. I widzę, że trochę jest pod innym kątem to zrobione, ale dobra, mniejsza z tym. Grunt, żeby działało i to mnie interesuje. Faktycznie. Chociaż w sumie, czekaj, tutaj tą gruntową możemy przerzucić, bo ta jak jest tutaj ładnie prosto, to już bym ją tak zostawił, jak jest ładnie prosto. No a to się łączy i ta gruntowa będzie po prostu dojrzeć do tego. No to tak, to zabiliśmy teoretycznie. Handel tutaj będzie. Natomiast ten nasz autobusik turystyczny, gdzie on jest? O, tutaj. Co ma tu przystanek, to po prostu będzie mieć tu przystanek. O, dobra. No, bo będzie po środku i tak powinno być. Dobra, zobaczmy, czy to się podłączyło. Podłączyło się, świetnie. I czy tu się podłączyło? Podłączyło się. To jest najlepszy test sprawdzenia, czy ludzie mogą tędy przejść. No, mogą. Więc jest dobrze. I mamy tu jakiś poważny pożar, a tu kurde nie ma żadnych helikopterów. Są, ale daleko. Oż ty rzesz. No nie przewidziałem tego, że tutaj to się zacznie fajczyć. Przyznam się bez bicia. Tego nie przewidziałem. Tu możemy postawić jakieś helikoptery, ale to nie wystarczy. Dobrze, to tak, to trzeba na pewno koniecznie podłączyć do jakiegoś prądu. Nie, sam by się podłączył nawet. Macie prąd. Dobra. I lećcie tam. Lećcie ratować to. Kurczę, żeż musiało to się tutaj zafajczyć teraz.
Dobra, tak czy siak, zerknijmy, czy tutaj coś idzie. W sensie do tego budynku, do tego nie. No kurde, ale się to pofajczyło, ja nie mogę. Dobra, no to trudno. Mówi się trudno. A więcej nie mogę nad tym ubolewać. Co możemy dzisiaj tutaj jeszcze faktycznie zrobić? No zepsuło mi to chmur. Możemy puścić jakąś komunikację właściwie pomiędzy tą częścią, bo tutaj też jest przecież park. No tutaj w sumie ma zrobić kolej linową. Nie wiem, co tu ma kolej linowa do realiów, ale dobra. I podłączyć ją do tego bambaja, co tutaj jest. Zresztą jakbym miał jakiegoś bambaja znaleźć, który nie ma użycia, to chyba jest ten bambaj raczej. Bardziej. Chociaż widzę, że całkiem dużo ludzi na niego czekało, ale dobra. Okej, okay, widzę, że trzeba będzie wykręcać. No ale tak, lecisz tak. Tu się później podniesiesz, żeby jechać nad, trochę nad tymi kronami drzew. Mówię, wiemy, że wtedy wszyscy są bardziej zadowoleni. A, jest problem z wodą. Za chwilę zerkniemy, co jest z wodą. Tak, bo ty nawet wchodzisz tutaj na wodę, ale ty po prostu nie masz wody. Okej, okay, dobra. To co innego. Dobrze, i tak, muszę zrobić sobie przerwę. Wody nie ma, ponieważ... Jeden nie działa, drugi nie działa. Aha. No wiecie co, no bez przesady, naprawdę. Tak dużo nasze miasto ciągnie wody, że nie ma skąd ciągnąć, kurde. Okej, okay, dobra. Dobra, ciekawe, ciekawe. Nie, ja mam spaten oczywiście, co tutaj zrobimy na wodę. I tym się za chwilę już zajmiemy, tuż po przerwie. Zbudujemy sobie tutaj wyspę pompowni w takim grogu ekranu. Dobrze, co tu dużo mówić? Za chwilę wracamy. Siu. Dobrze, zajmiemy się tutaj teraz tą dalszą częścią wyspy. Znaczy tą wodną wyspą. Po krótkiej przerwie zjadłem lasagne szpinakową. Nie pamiętam bardzo dużo i już naprawdę nie chce mi się jeść nawet kolacji. Co tu się... A, no tak, bo to jest ta woda. To tak, zajmiemy się tutaj właśnie tą wodą i tu widzę, że to się wszystko tu fajczy, kurde. Nie podoba mi się to, to mi się w żaden... w ogóle się nie podoba. Tak, i prąd teraz też tutaj coś nie dochodzi przez to wszystko. Nie wiem, czemu to w sumie prąd nie dochodzi. Aha, bo tu się nie podłączyło. No dobra. No dobra, chyba że tak. Chyba, że tu się nie podłączyło. Dobra, tak czy siak. Mamy dosyć duży, ładny też plus, przy okazji zobaczyłem. I sobie jeszcze o czymś pomyślałem, tylko że pamiętam o czym, kurczę. Widzę nasz. Ty to próbowałem coś zapamiętać i niestety mi się nie udało. Dobra. To tak, tu sobie stworzymy wyspę sztuczną. Sztuczną, ładną wyspę. Do pompowania wody. No dokładnie. Proszę bardzo. Taka prosta wysepka. Trochę kosztować będzie nas i właśnie teraz wygenerowanie. Ale już później nie będzie aż takich dużych problemów, tak sądzę. O. Proszę bardzo, woda wypływa. Zrobi się przez nią trochę mała... No wiecie, no, ale miejmy nadzieję, że nie będzie aż takie poważne. No ma. Tutaj sobie dokręćmy jeszcze to i zrobimy sobie to teraz nabrzeża. Nie, no. Przy okazji też jak ktoś nie wie, bo w Warszawie teraz się bardzo dużo rzeczy dzieje. Znaczy na Warszawie jak Warszawie. Też jest piknik naukowy. I bardziej mnie interesująca rzecz jest też targi elektroniki. I pewnie coś z tych targów elektroniki sobie na pewno mi się spodoba i się tym zainteresuje. Nie ma. Lekka tutaj woda wypływa. Teraz moje pytanie ze 100 punktów. Czy ja nie zrobiłem tego trochę przyblisko tego? No powiem ci, że no nie wiem. To trochę nie jest blisko to tego, ale zobaczymy. Luknijmy sobie. Czekaj, mamy włączone odpowiednią ilość tych wszystkich gadżetów. Siatka jest wyłączona. Więc teoretycznie możemy sobie to ustawić dokładnie jak chcemy. Nie. Prosta człowieku. Spokojnie. I tak. To powinno wyglądać tak tu odtąd. Jakoś tak mniej więcej. No powiedzmy dotąd. I pytania ze 100 punktów. Wejdzie mi to tutaj czy nie? Tak niestety myślałem. No. Wyburzamy tą wyspę. Tworzymy nową. Trochę inaczej będzie ta wyspa nowa wyglądać. Bo zrobimy ją okrągłą. Nie będziemy już tego robić tutaj takich kantów, bo to też nie najlepiej wygląda ogólnie, więc... No, proszę bardzo. Czekaj, to powinno tak wyglądać. No, chyba jest dobrze. A nie. No ma, tak czy siak. Tak...
tak czy siak, ciekawe to wygląda, jak jest taka dziura na środku oceanu, ale to się akurat za chwilę dosyć szybko powinno wyrównać. No tak czy siak, dawaj, jeszcze raz zróbmy sobie tą wysepkę. Tą wysepkę sobie zrobimy ogólnie jakby coś, tutaj może faktycznie sobie zrobimy jakąś później wysepkę faktyczną, turystyczną czy coś. No, ale póki co na razie po prostu kręcimy takimi wyspami, bo one faktycznie będą nam bardziej potrzebne. Dobra. No i też bardzo fajną, piękną, okrągłą wyspę. Teraz tutaj trzeba tylko chwilę poczekać, aż woda się tutaj wyleci z tego miejsca, gdzie jest ta wysepka. I będziemy mogli zacząć mówić. No i tak, kolejną rzeczą, jaką trzeba się będzie zająć. I powiem więcej, my się nią teraz zajmiemy. To tak, po pierwsze, luknijmy sobie... Tak, bo tu się te wszystkie rzeczy pospalały, niestety. I to cały czas nie ma prądu. A bo ty nie masz tu, kurczę, prądu, dlatego tutaj... To by zaraz to było podłączone, ale to tu nie miało prądu. O, rzecz. No dobra, to trochę tłumaczy, czemu tutaj nie było prądu. No ma, teraz już będziesz mieć prąd. Nie. Tu dojdzie, dobra, tu doszło. Świetnie. Mamy jeszcze coś takiego jak centrum właśnie te... tutaj to. I to też by się przydało postawić. Ogólnie według mnie, nie wiem jak wy możecie też się ze mną zgodzić. Według mnie, jak już mam wyłączone Natural Disasters, to nie powinny być też właśnie katastrof naturalnych. W sensie pożarów, bo pożary to jest największy dramat, taki bym mógł powiedzieć, faktycznie. Który mnie tutaj irytuje i on bardzo często się pojawia. No ma, tak, helikoptery stąd, ile nie pamiętam, ile tutaj jest ich. Trzy helikoptery sobie polecam właśnie tutaj, ponieważ trzeba odbudować teraz te miejsca, które tutaj się spaliły. I w przyszłości niestety będzie się to cały czas teraz spalać, ponieważ tutaj nie mam zbytnio innych pomysłów, by to uratować. O, i tu widzę, że to ugasili na szczęście. Bardzo dobrze. Dobra, czy jacyś tutaj ludzie faktycznie idą do tego miejsca? O, widzimy statek, który faktycznie płynie do nas. I to nawet nie jeden. O, to jest bardzo dobra wiadomość. To jest naprawdę bardzo dobra wiadomość. No ale tak, sponsor, mieliśmy zrobić to. Teraz tak. Jak to się robiło? To się robiło na takiej zasadzie chyba, że tutaj sobie dajmy to. Nie, mniej. O, tak jest dobrze. I stąd tu będziesz sobie zakręcać i tu wykręcać. Chyba jakoś tak to szło. Chociaż dokładnie to ja wam nie powiem, jak to się robiło. Okręgi z nabrzeża, bo tego nie, często nie robię. No, powiedzmy takie to okrągłe jak okrągłe, ale lepsze niż nic. Dobra, no i tak, drugą rzeczą ważną jest to, że musi koniecznie tutaj być bardzo strome zbocze właśnie obok tego. Dlaczego? Ponieważ tu będzie zasysać to wodę, przecież nasze pompownie tutaj będą. A pompownie, jak ktoś może myśleć, domyślać, ciągną wodę od samego dołu, więc woda tutaj z całego tego oceanu będzie w to jedno miejsce właśnie spływać, więc byłoby miło, gdyby tutaj mogło to całkiem ładnie przypłynąć. No ma dalej. Tak, trochę się tutaj to załamie, ale nie powinno być już tak źle. Jak będzie tutaj... Tak, wiatrak tu będzie na pełną palą chodzić. Ale to za chwilę sobie go tutaj postawimy. Najpierw sobie dociągnijmy nasze pompownie wody. O, już one teoretycznie działają tutaj. Ale my i tak sobie przyciągniemy tutaj, więc i postawimy wszystkie, co nie? Ale będziemy to robić po kolei. W sensie będziemy po kolei je po prostu włączać. Jak będzie więcej potrzeba, to będziemy je włączać. One tu będą już wszystkie czekać. Przy okazji sobie zamknijmy trochę też forsy. I kolejek, już nie będziemy musieli się tym zajmować w ogóle. Miejmy nadzieję. Dobra. Włączę, dodaję to na pauzie, z wiadomych przyczyn nie chcę, aby mieszkańcy zauważyli w ogóle jakąkolwiek zmianę, że przełączam tutaj źródło wody, bo to mogło być dla nich trochę bolesne. No i przy okazji tutaj ta rzeka będzie też normalnie już płynąć. I ściek, który tam płynie, też za chwilę nim się zajmiemy, zlikwidujemy go dokładnie. Dokładnie to my go zlikwidujemy. Dobra, niech się zapisze to. Dopisywanie jest jedną z bardziej irytujących rzeczy w City Zero. Ale to wam nie muszę mówić, bo chyba jak ktoś z was na pewno kiedyś grał samemu, to o tym doskonale wie. Dobra. Tak, tu sobie to podłączymy. I zróbmy już tutaj to faktycznie ten dookoła. Trochę forsy zejdzie, ale to też umówmy się pompownie. Nie są aż tak drogie.
No jak mogę udać. Dobra, śmiego. Nie jesteś zajęty. Tak, przez to, że jest okręgło, teoretycznie mam trochę mniej miejsca do dostawienia tych pompowni, ale nie powinno być aż tak źle. No ma, no i z tej strony już nie postawimy, bo jest woda. Na pauzie. Tutaj. Dalej, kolejny będzie tutaj. Kolejny tu. Tu. I tu będzie jeden chyba ostatni. Teoretycznie by nam weszły tutaj dwa. Ale tylko teoretycznie. Ciach. Dawaj, dawaj. Ciach. Nie, no nie wejdą nam tutaj za Chiny. Dawa. I ciach, proszę bardzo. Będzie ich trochę mniej niż mogłoby być, ale na chwilę. O, tu. No i tu się zrobi kółko z tych rur. To ja widzę już. Dalej. Ruda będzie sobie stąd szła prosto pod oceanem do podłączenia się tutaj. I play. Właściwie to nawet replay. No i proszę bardzo, nasze pompownie teoretycznie można było osadzić się niżej nad wodą, ale dobra. Ale całkiem nieźle. Możemy zacząć was odbudowywać. Widzimy tutaj, że już dolatują powoli. Naprawiają nasze budynki i będą już, będzie to mogło wszystko już działać. Tak jak działa, tu się jeszcze pali jedno. Ciekawe. Naprawdę jest ciekawe. I ludzie idą tak do niego, pomimo tego, że się pali. To jest dobre podejście, ludzie. Tak trzymać dokładnie. No i wy tu wszyscy będziecie modlić na barak prądu. Stoimy tutaj. Zastanawiam się i czekajcie, ile ciągnie każda pompownia? Każda pompownia ciągnie 240 kW. Aha, a to daje nam... Czekaj, nie, tutaj daje... Nie to. A to nam daje 8 MW. Czyli teoretycznie jeden wiatrak powinien to wszystko obsłużyć chyba. Jeżeli dobrze obliczyłem. No nie wiem, zobaczymy. Tak, na pewno z tego co pamiętam mam większość wyłączyć, bo spokojnie 4 nam wystarczą do obsługi całego miasta. To tak, to sobie włączymy. Tak, na drogach sobie będą powłączane, natomiast pozostałe będą powyłączone. Dobra, proszę bardzo, to powinno całkiem dobrze działać. I tutaj sobie dla efektu, bo tutaj faktycznego dostępu dla ludzi nie ma i na razie nie będzie. Zrobimy sobie taką ścieżkę dookoła, aby to całkiem ładnie tam podświetlało w nocy, jak będziemy patrzeć sobie z góry, co nie? No. O. No nie, dobra. Tu to już trochę wykręciło. Tutaj. I tutaj. No, powiedzmy, że całkiem ładnie. Działają 4. Co nam powinno całkowicie wyzwolić nas od problemów wodnych. Dobrze jest. Dobrze, kolejną rzeczą są ścieki. I tak, my tu mamy zwykłe ściekodajne dusze, które właśnie wywalamy. I dajemy niezwykłe, ściekodajne dusze, te ekologiczne, które produkują tyle ścieku, ile... nie wiem, to jest bardzo mało ścieku, produkują. Tylko mają trochę też mniejszą przerobowość przez co. Ale miejmy nadzieję, że to nie będzie jakiś duży problem dla naszego miasta. Jeżeli postawimy i po prostu tyle. No, czekaj, to wywal. To podłącz. I to jakoś tutaj podłącz. Podłącz. No i tutaj zaczynam rzędzić, że ścieków nie mają. No i to powinno mi tutaj całkowicie teraz już pomóc. No to powiem wam, że co by nie mówić, to tak na pewno tutaj nie zostanie, ale całkiem nawet ładnie wygląda. No i tutaj sobie poustawiamy te maksymalnie siła. Wkładam tam drzewek. No na razie tutaj dużo się nie będzie tutaj też drzewek pojawiać dużo, no bo wiemy, oczywiście tutaj to było przed chwilą w wodzie jeszcze. My tutaj stworzyliśmy sztuczną wyspę. Tak wygląda sztuczna wyspa teoretycznie. Nie wiem, w sumie nigdy nie widziałem sztucznej wyspy, ale takiej nieusypanej właśnie z wody. Coś z piasku. No nie wiem, no, zobaczymy. Może kiedyś zobaczymy. Zawsze widziałem takie sztuczne wyspy, ale pływające. A to jest całkowicie sztuczne. No. No i nawet coś takiego drzewka tutaj ładnie trochę zielonego dodadzą do tej sztucznej wyspy. No na razie nie ma tutaj jeszcze tak, ale widzimy też falę tutaj powodzią, dzięki temu co odchodzi.
I chyba wszystkie budynki już są gotowe do odbudowy, co jest też dobrą wiadomością. Świetnie. Pociągi już tutaj jeżdżą, kampus tutaj budowany. Z kolegą, nie wiem czy wiecie, nowy dodatek do CityScana jest na PC, się pojawi, kampus. Ja nie wiem czy go kupię na PC, bo jednak... No, pieniądze to pieniądze i trochę kosztują. Ale zobaczymy, zobaczymy, na pewno się nad tym, nad nim zastanowię i pomyślimy. Dobrze, co mamy? Czasu pewnie już nie mamy, no dokładnie, czasu to już na pewno nie mamy. Więc jedyne co na koniec zrobimy, to jest to co chciałem zrobić właśnie na koniec. Czyli zróbmy to może nawet od tej strony. A czemu by nie? Gdzie tu jest to wejście? Tu jest to wejście. Trochę... Aha, i to jest w złym miejscu postawione. No, tak to wywal, to przenieść właściwie, to zaraz po prostu przeniesiemy stąd. I tak. Tak, gdzie jest nasze kółeczko jest? Kółeczko, bo chciałbym w kółeczko wpaść. O, dobra, świetnie, w kółeczko. Dobra. To jest już świetnie i nasze tutaj to ta komunikacja, czekaj, dawaj tu, będzie się tutaj łączyć z tym. Czyli tu będzie raz, dwa, trzy i tu będziesz mieć podłączenie. Chociaż z tego co widzę to mogę być nawet krótszy. Raz, dwa, trzy. No, nawet, chyba nawet trochę to jest więcej niż raz, dwa, trzy. Ale dobra, tak czy siak. Tutaj jest tam bardzo duży tłum co do parku, jak możemy się domyślać, ludzi przychodzi. Dzięki czemu damy tutaj małą część, sekcję turystyczną handlu. Tak, turystyczną. Bo turystyka właśnie sądzę, że powinny tutaj im zawitać, bo może się tutaj całkiem nieźle sprawdzić. No, czy to mi tutaj ładnie się wciągnie? I czemu się puścił drugi raz ten sam utwór? To tego też nie rozumiem trochę. A no dobra. I tutaj to nie chcę ładnie wejść. Jak zawsze. Jak zawsze, kiedy się zrobi coś w złej kolejności. No, tutaj to nieładnie wchodziło. Czekaj, to chyba trzeba byłoby to tutaj naciągnąć aż dotąd. I wtedy będę mieć 100% pewność, że to ładnie wejdzie. No, a już to dociągnijmy, bo już chcę skończyć dzisiejszy odcinek. O, dokładnie, widzicie? Trzeba było dociągnąć to aż dotąd. Raz, dwa, cztery. Tu dotąd i tu już będziesz mieć podłączenie, świetnie. Tutaj, czemu tutaj robię drogę? Ponieważ tutaj będzie przejście dla pieszych i ona się tutaj ładnie nam wciągnie. I tak samo tutaj ta droga będzie się ciągnąć prosto, chociaż teoretycznie nie powinna. Powinna się tutaj skręcać, ale my ją tutaj przyciągniemy prosto, aby właśnie w tym miejscu miała skrzyżowanie i nasze te autobusy mogły mieć tutaj przejście. No, zerknijmy sobie jak ten autobusik tutaj jedzie. Autobusik jedzie tędy, dobra, okej, okay, rozumiemy. To sobie tutaj skręcisz i tu podjedziesz, bo tu damy jakiś jeden monument teraz tylko tam. Żeby już tutaj faktycznie jacyś ludzie chcieli przyjechać. Więc dajemy sobie, tu będzie. Chociaż wiecie co, tu możemy zrobić sobie małą dzielnicę rozrywki. A turystykę to sobie damy tutaj nad wodą. Oj tak, 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 tak. Bo turystyka to jest lepsza trochę nad wodą. Nawet można zrobić tego to i tu, ale bez przesady. Może bez przesady. Chyba tu widzę, że prąd nam zaraz trzaśnie. Więc tylko sobie dajmy, żeby tutaj był wypoczynek. Tak, to jest wypoczynek, a to jest turystyka. Dobra, wypoczynek. Kiedyś się chyba inaczej nazywało, tak mi się wydaje. Zawsze no to mówiłem rozrywka i wypoczynek, albo jakoś tak. Teraz tak nie ma tego. Już tak tego niepodzielonego. Dobra, no i tu postawmy sobie jakiś jeden faktycznie budynek, który dzięki do którego będą tutaj ludzie chcieli przyjeżdżać. O właśnie, czemu tutaj chcę budynki dobić? Bo tutaj na przykład są fortece, takie pływające gadżety i one będą idealnie tutaj pasować. Centrum, o! Wieża wysokie odsetki całkiem by tu ładnie wyszła. Oceanarium to będą gdzieś nad wodą, stawimy sobie. Wieża obserwacyjna. Wieżę obserwacyjną, nie wiem jak wy, może się ze mną nie zgodzicie. Możecie napisać w komentarzach, gdzie wieżę obserwacyjną postawić, czy może gdzieś tutaj w dopadku nie wrzucimy ją. A tutaj, no nie wiem właśnie, mamy Teatr Cudów. To się nazywa Sejm po prostu. Stadion i statua Kolosal. I gadżety stąd. No ale gadżetów stąd bym nie chciał tutaj wrzucać koniecznie teraz. No ła, to tu duży luksusowy hotel. Luksusowy hotel, niech tu będzie. Tylko nie wiem, czy on tutaj ładnie wejdzie. Nie wejdzie. Jest przy duży.
matki. No trudno. To jeszcze raz, co by tu weszło? Centrum powściągliwości. Eleganckie centrum handlowe. Oj, ja pamiętam, jak o nie walczyliśmy. Wieża transportowa? Wieża transportowa tu wejdzie. Wejdzie. Proszę bardzo. Mamy wieżę transportową do waszych usług. I sądzę, że dzięki temu tutaj już nasz handel powinien się chcieli budować. A póki on tu, jego tu tutaj nie ma jeszcze, to damy sobie to. I tak, jakiś usług, żeby tutaj zachęcić, bo trzeba coś postawić, żebyście tutaj chcieli budować ludzie, nie wiem czy wiecie. Damy sobie to i damy sobie handel tutaj. W sensie w policję. I to powinno ich całkowicie już zadowolić. Dobra. To sądzę, że byłoby na tyle. Tak, bo mamy już tutaj wodę rozwiązaną na długi okres. Tu mamy też tam komunikację. Znaczy, kolej linowa. Ona tutaj jest tylko póki co, póki tutaj nie wymyślimy czegoś lepszego. I zobaczmy, jak tam te bambaje się spisują, bo to jest nasza nowa linia, co dzisiaj stworzyliśmy ją. Okej, okay, widzę, że się musi jeszcze chyba trochę rozjechać, bo tu jest 180 ludzi, którzy jadą właśnie tutaj do biury. Damy sobie 150 na tą, a ta linia tutaj jeździ... Jest jakieś tutaj bamba? Jest. Świetnie. Ta linia tutaj jeździ. Ma, jak tam miała, swoje piękne cferki. To jest jedna z lepiej chyba używanych. 34% tylko ludzi tutaj właśnie zmniejsza przez to zużycie swoje, ale dobra. Dobra, tak czy siak, całkiem nieźle dzisiaj się nam udało. Trochę się podziało nawet, bym powiedział. Ale w kolejnym odcinku już się zajmiemy bardziej parkami. I jak widzicie, tutaj te ścieki są już bardziej, o wiele bardziej zielone. Przez co o wiele to będzie lepiej wyglądać nasze miasto. Jak widzimy, jeszcze fala się tutaj roznosi. Tam jest jakaś wyspa, nic tutaj się nie dotrzemy nigdy. Mamy tutaj nasze centrum wodociągowe. Może je tutaj jeszcze poprzestawiam później. Mamy tutaj taką skarpę. Tą skarpę będę chciał przeciągnąć tutaj dalej, tu dotąd, wszędzie. Taka skarpa będzie zainstalowana później. Nasz park. Mamy statek pierwszy. Mamy pierwszy statek. Poczekajcie, aż sobie zrobię zdjęcie. Jest niestety trochę spalone, co trochę psuje atmosferę. Ale mamy pierwszy statek. Pauza. Czekaj, zrobię sobie screenshot. Proszę bardzo. Czy ktoś odpływa z naszego miasta? Odpływa 20 osób z naszego miasta. O, widzimy, wyszli dopiero. Wow, i to wszyscy na rowerach. Co to jest, jakaś wycieczka rowerowa? Ciekawe, naprawdę ciekawe. Ale widzę, że całkiem dużo ludzi. Jest, zobaczcie, kolejny statek od razu. 100 ludzi. Full. Full ludzi do nas od razu podpływa. No to nieźle. No to naprawdę nieźle. Okej, okay, pokaż. Tak, zobaczcie, korzystają. No a ten przypłynął. 100 ludzi, zobaczmy. Czy ile osób wysiądzie, co się wydarzy. 2 osoby odpływają. Świetnie. No to pokazuje dopiero naprawdę, jak to jest po prostu tutaj potrzebne. Bo zawsze lubię patrzeć na koniec odcinka, jak ten pociąg się miewa. Ponieważ tutaj będziemy puszczać niedługo nową linię. Tak, jakby ktoś się zastanawiał, tu to sobie podłączymy do tego jakoś. Aby tu była jedna linia ciągiem zamknięta w sobie. Ale tak jak mówiłem, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli jesteś tutaj nowy, możecie kliknąć subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. No kolejny odcinek się pojawi w sobotę, ale nie wiem, kiedy to dla was jest, więc... Znaczy nie z tego, ale ogólnie kolejny materiał City Skylines. Co tu dużo mówić. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Chyba się już trochę powtarzam. Cześć!